Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Gabriela Deda i witam Cię w 7 odcinku podcastu Oribani. Dzisiaj zabiorę Cię na świąteczny weekend do Madrytu, do stolicy Hiszpanii, bo właśnie w tamtym roku pojechaliśmy sobie na weekend do tego miejsca i było naprawdę, naprawdę cudownie. Ja w ogóle kocham zwiedzać miasta właśnie w tym okresie świąteczno-noworocznym. Uważam, że te miejsca mają niepowtarzalny i cudowny klimat, więc tym razem zabiorę Cię do stolicy Hiszpanii i chciałabym od razu dać znać, że ten odcinek dostępny jest także w formie wpisu blogowego pod adresem oribani.com/7. Tam znajdziesz sporo przydatnych linków, jakichś praktycznych informacji. Tam wszystko będzie zebrane, to co powiem Ci tutaj teraz w tym odcinku. W razie gdybyś chciała sobie do tego szybko wrócić, coś znaleźć, gdzieś kliknąć, sprawdzić jakieś ceny i tak dalej, oribani.com/7, tam wszystkie te informacje są. A tymczasem lecimy do Hiszpanii. Zacznę od tego, że my do Madrytu polecieliśmy w bardzo, bardzo konkretnym celu. Mianowicie wyciągnęłam Adama na koncert Enrique Iglesiasa. Enrique Iglesias to jest moja miłość z dzieciństwa. Pewnie jest tutaj wiele osób, które teraz się uśmiechnęły pod nosem i sobie pomyślały, znam ten temat. Enrique to jest naprawdę moja taka dziecięca miłość, a ja bardzo lubię spełniać swoje marzenia właśnie z tych najmłodszych lat, więc stwierdziłam, że wyciągnę w zasadzie Adama właśnie do Madrytu na koncert, bo stwierdziłam, że to będzie takie bardzo ciekawe doświadczenie, no bo Enrique wraca wtedy do swojego miasta, do swojego kraju i rzeczywiście czuć było na tym koncercie taki niesamowity klimat i że był ten koncert dla tego artysty bardzo ważny, ale nie będę Ci tutaj zanudzać za bardzo. W każdym razie chodzi mi o to, że my mieliśmy bardzo konkretny termin, w którym musieliśmy być w Madrycie, więc byliśmy dość ograniczeni, jeśli chodzi o wybór jakichś lotów i po prostu jeśli chodzi o ceny tych biletów, bo standardowe ceny lotnicze do Madrytu to jest około 300-500 zł. Mówię o tej sytuacji przedpandemicznej, no bo teraz to w zasadzie nie wiem jak to wygląda, nie wiem, po prostu się tym nie interesuję, więc mówię o takiej standardowej, normalnej sytuacji. Ale nie oznacza to, że nie da się znaleźć tych biletów do Madrytu taniej. Ja jak zwykle jestem zwolenniczką najpierw szukania biletów i później dobierania sobie terminu. No tutaj akurat my nie mogliśmy, bo jechaliśmy konkretnie na koncert, ale reszta naszych podróży to jest właśnie wybór najpierw taniego biletu, a później dostosowanie sobie wolnych dni w pracy i tak dalej do tego. I bardzo to polecam, bo jeśli cena za bilet do Madrytu spada do około 250 zł, to warto się zastanowić nad szybkim kupnem, bo to oznacza, że cena jest raczej poniżej średniej. Noclegi to oczywiście w takich dużych i takich popularnych miastach temat rzeka. Polecam sprawdzać sobie ceny i na Bookingu, i na Airbnb, bo czasami zdarza się, że bardziej opłaca się wynająć hotel niż właśnie pokój w Airbnb, a czasami zupełnie odwrotnie. Więc to totalnie zależy od tego, jaki chcesz mieć standard, jaki masz budżet, jakie wymagania, jak blisko centrum itd., itd. Trzeba to sobie sprawdzać. No ale my pojechaliśmy tam na taki typowo świąteczny weekend, więc oczywiście jarmark świąteczny był w centrum naszej uwagi, poza oczywiście Enrique Iglesiasem, wiadomo. I u nas wybór był tylko jeden. Hotel, który nazywa się Pestana Plaza Mayor i to jest absolutnie najlepszy wybór, jeśli chcesz mieć widok właśnie na ten jarmark świąteczny na Plaza Mayor. Nie ma lepszego widoku, nie ma lepiej umiejscowionego hotelu. My wychodziliśmy na balkon, balkonik w zasadzie, i widzieliśmy z góry absolutnie cały jarmark i to było tak niesamowite widzieć to wszystko, tych wszystkich ludzi, którzy chodzą między tymi straganami, kupują, cieszą się, no niesamowite uczucie. Więc jeśli masz ochotę mieć taki widok w święta, a bardzo ten widok polecam, no to taki hotel będzie naprawdę, naprawdę świetny. I jeśli chodzi o lokalizację tak w ogóle, to ja najbardziej polecam centrum, bo wtedy do większości atrakcji będzie całkiem blisko. W Madrycie okazuje się, że naprawdę wszystko jest w zasadzie pod nosem, więc jeśli znajdziesz jakiś hotel w centrum Madrytu, no to w zasadzie wszędzie będziesz mogła się przemieszczać pieszo, nie będzie problemu, nie trzeba będzie jeździć jakimś metrem i tak dalej, kombinować, więc bardzo, bardzo to polecam.
No a właśnie, jeśli chodzi o taki transport w mieście, no to jeszcze tak szybciutko, z lotniska najłatwiej jest się dostać metrem. To było w ogóle bardzo, bardzo fajne, że w zasadzie niemal spod terminalu odjeżdżało metro. No i dotarcie do centrum było naprawdę bardzo, bardzo szybkie i bardzo sprawne. Zaraz przed wejściem do metra stoją też różne automaty i punkt obsługi klienta, gdzie możesz kupić sobie bilety właśnie na metro i w ogóle na komunikację. My zdecydowaliśmy się kupić od razu kartę miejską, która kosztowała 18 euro za 3 dni na osobę. No i dzięki temu z jednej strony mogliśmy bez ograniczeń jeździć wszystkimi środkami komunikacji, ale z drugiej strony nie za bardzo nam się to opłacało, bo my jeździliśmy komunikacją 4 razy, to znaczy z i na lotnisko i z i na koncert. Poza tym w ogóle nie używaliśmy autobusów, metra, no niczego, więc jeśli decydujesz się na hotel położony blisko centrum i wiesz, że nie będziesz musiała odjeżdżać od tego centrum, no to totalnie wystarczy Ci kupienie pojedynczych biletów na metro z lotniska i potem z powrotem na lotnisko. Więc ta karta, no ostatecznie nie za bardzo nam się przydała, ale no kupiliśmy ją dosłownie parę minut po dotarciu do miasta, więc nie mieliśmy jeszcze pewności, jak to wszystko będzie wyglądało. Jeszcze z takich organizacyjnych rzeczy, płatność i komunikacja. W zasadzie wszędzie zapłacisz kartą. Warto tutaj znać słówko tarjeta, bo czasami jak się mówi, że chce się zapłacić kartą po angielsku, to nie bardzo ogarniają, ale jak pomachasz kartą i powiesz tarjeta, to załapią i nie ma problemu. Oczywiście na takich malutkich straganikach albo budkach, przy budkach z jedzeniem czy coś takiego, no to kartą tam nie zapłacisz, ale w większości sklepów, w restauracjach oczywiście nie ma problemu, więc to było super. A jeśli chodzi o komunikację taką po angielsku, no to w zasadzie w takich większych miejscach też nie będzie większego problemu, żeby się po angielsku dogadać. No, ale w takich już mniejszych jakichś lokalach albo w sklepikach bardzo, bardzo na uboczu, no to tak trzeba troszkę na migi się dogadywać, ale no, znajomość kilku słówek po hiszpańsku na pewno nie zaszkodzi, ale nie jest to konieczne. Na pewno bez problemu się dogadasz i bez tego. Ja muszę uczciwie przyznać, że w zasadzie cała ta nasza wycieczka i to, co zwiedzaliśmy, było oparte we wszelkie sugestie, które miała dla nas Julia, nasza nauczycielka hiszpańskiego, która w tamtym czasie akurat miała z nami lekcję. Bardzo pozdrawiam, jeśli tego słuchasz. Wiedzieliśmy więc konkretnie, co zwiedzać, bo Julia nam bardzo, bardzo pomogła, na lekcjach przygotowywała nam taki mini przewodnik i mini poradnik, więc to było super cenne, dlatego teraz ja przekażę Ci to wszystko, co udało nam się zobaczyć, o czym opowiadała nam Julia i tak dalej. I pierwsza rzecz, tak jak wspominałam, wszystkie atrakcje w Madrycie są położone bardzo blisko siebie, więc biorąc pod uwagę to, że srogiej zimy w święta tam nie ma, no to przyjemny spacerek można sobie spokojnie urządzić. Naprawdę wszędzie się bez problemu dojdzie piechotą i w zasadzie co chwilę gdzieś można się gdzieś zatrzymać i zobaczyć coś nowego. Pierwsza rzecz, którą najprawdopodobniej zobaczysz, to Puerta del Sol, czyli najważniejszy plac w Madrycie. Jeśli będziesz jechała do centrum metrem z lotniska, no to najprawdopodobniej właśnie wysiądziesz bezpośrednio na tym placu w tym okresie świątecznym i jest tam taka wielka, wielka choinka, pięknie ozdobiona i cała masa ludzi sprzedających kupony na taką coroczną świąteczną loterię, która jest niezwykle popularna wśród Hiszpanów. Nie da się pominąć tego miejsca. W zasadzie wszystkie drogi prowadzą właśnie do Puerta del Sol. Na 100% tam trafisz. Znajduje się też tam pomnik niedźwiedzia, czyli symbol Madrytu i kilometr zero, od którego liczą się odległości do wszystkich hiszpańskich miast. No i tutaj w noc sylwestrową odbywa się też wielkie, wielkie odliczanie do północy i taką hiszpańską tradycją jest jedzenie winogron, więc jeśli będziesz miała okazję spędzić nowy rok kiedykolwiek właśnie w Madrycie, no to koniecznie idź na Puerta del Sol i weź ze sobą paczkę winogron. Drugi najważniejszy plac to jest Plaza Mayor, o którym już wspominałam. Tam dzieje się cała magia, jeśli chodzi właśnie o święta. Tam jest ten ogromny jarmark.
Muszę przyznać, że ten sam jarmark nie był jakoś spektakularny. Raczej spodziewałam się, że będą tam takie rzeczy robione przez rękodzielników, tak jak to ma miejsce często u nas w Polsce na jarmarkach, na przykład w Krakowie, przecież to jest jeden z moich ulubionych jarmarków świątecznych. Tam jest cała masa pięknych rzeczy, a w Madrycie były w zasadzie w każdym, na każdym stoisku było to samo i tak. No, ostatecznie nie było to tak świetne, jak ja sądziłam, że będzie. No, ale wokół Plaza Mayor jest całe mnóstwo jakichś sklepów z pamiątkami, restauracji, kawiarni i piwiarni, bo w Hiszpanii piwo pije się w zasadzie cały czas. W niedzielę odbywa się tam też taki targ, na którym są jakieś stare monety, znaczki, przypinki, jakieś inne piękne, piękne rzeczy. To coś takiego jak nasz targ staroci. No ja tam nie rozglądałam się jakoś za bardzo, bo w niedzielę już wylatywaliśmy, więc w zasadzie tylko przeszłam obok jeszcze z walizką, oglądając jakieś rzeczy. No ale coś takiego się dzieje. Chodząc po Madrycie na pewno trafisz też na Gran Vía. To jest jedna z głównych ulic w Madrycie. Pełna sklepów, pełna hoteli, restauracji. Znajduje się tutaj mój ulubiony budynek w tym mieście, Metropolis. Jest to budynek użytkowy, raczej się tam nie wchodzi, bo tam po prostu nic nie ma, ale z zewnątrz wygląda przepięknie. Jestem absolutnie zachwycona tym budynkiem, bardzo mi się podobał i chyba zrobiłam mu najwięcej zdjęć w czasie całej tej wycieczki. Dalej mamy Pałac Królewski, Palacio Real de Madrid. I to jest ogromna atrakcja, no wiadomo, Pałac Królewski, ale nie wchodziliśmy do środka, bo po prostu szkoda nam było czasu. To jest tak ogromne, że strzelam, że 2-3 godziny to tak na spokojnie trzeba poświęcić, żeby zwiedzić to miejsce, bo w ogóle ciekawostka. Powierzchnia całego tego pałacu jest dwukrotnie większa niż powierzchnia Wersalu czy Buckingham Palace, więc no na pewno zwiedzanie jest dość duże, no ale na zewnątrz warto zobaczyć, zrobić sobie zdjęcie i tak dalej. Jeśli będziesz tam dłużej niż tylko weekend, no to polecam, bo warto sobie chyba tam wejść i pooglądać jakieś rzeczy. El Palacio de Cibeles, czyli przepiękny budynek, w którym znajduje się obecnie ratusz i to od niedawna, bo od 2007 roku, ale pierwotnie to była siedziba poczty i centrala telefoniczno-telegraficzna. Zaraz przed tym budynkiem stoi taka bardzo, bardzo popularna fontanna. No ogólnie myślę, że również warto sobie tam podejść, zrobić zdjęcie, budynek i fontanna prezentują się przepięknie, ale myślę, że raczej nie ominiesz tego miejsca, raczej i prędzej czy później tam zawędrujesz. Dalej mamy Palacio de Cristal, dużo tych pałaców tam mają. I ten pałac również jest przepiękny. On jest całkowicie przeszklony i robi ogromne wrażenie, szczególnie w słoneczne dni. Więc jeśli będziesz się wybierać do Madrytu, to koniecznie pod Pałac Kryształowy wybierz się wtedy, kiedy prognozy będą optymistyczne, kiedy będzie jakieś słoneczko, bo wtedy całe to światło tam się tak niesamowicie mieni. Bardzo pięknie to wygląda. To się znajduje, ten pałac, w parku Retiro. No i tam można sobie pospacerować, jest naprawdę przyjemnie. Jest tam sporo turystów, jest też taka woda, po której taki, nie wiem, bajorko, nie wiem jak to nazwać. Można sobie tam popływać łódeczką i się troszkę pochillować. Naprawdę, naprawdę bardzo sympatycznie. A jeśli chodzi o takie świąteczne atrakcje, typowo świąteczne, to jest coś takiego jak Kortylandia. To jest taka atrakcja głównie przeznaczona dla dzieci. Są tam co roku organizowane jakieś przedstawienia, takie muzyczno-świetlne, jakieś pokazy i tak dalej. W ciągu dnia w zasadzie wygląda to dość niemrawo. Tam są takie duże figury świąteczne, jakieś elfy, jakieś choinki i tak dalej, ale właśnie podobno wieczorem to wszystko zaczyna się świecić, grać i tak dalej, więc myślę, że atrakcja szczególnie dla dzieciaków jest super. No ja tam wieczorem niestety nie zawitałam, ale oglądałam całe mnóstwo filmów, więc Kortylandia myślę, że jest warto uwagi, szczególnie jeśli właśnie wybierasz się do Madrytu z dzieckiem. W Madrycie znajduje się też całe mnóstwo muzeów wartych uwagi. Niestety my nie odwiedziliśmy ani jednego, no bo czas mieliśmy mocno, mocno ograniczony, ale myślę, że jeśli byłabyś tam
dłużej niż tylko weekend, to koniecznie się zainteresuj tymi muzeami, bo naprawdę z tego, co patrzyłam, wyglądają świetnie. Jest Muzeum Ameryki, Narodowe Muzeum Archeologiczne, jest Muzeum Prado, czyli jedno z najpopularniejszych muzeów w Hiszpanii. Jeśli lubisz sztukę współczesną, no to jest Muzeum Królowej Zofii. No jest całe mnóstwo miejsc, w którym można oglądać piękne dzieła, zabytki i tak dalej. Myślę, że warto, bardzo warto się zainteresować. Ja żałuję, że nam się nie udało, ale no niestety nie mogliśmy tego przeskoczyć. Czasu mieliśmy za mało, a jednak zamiast muzeów wolałam zobaczyć te wszystkie rzeczy, które przed chwilą Ci wymieniłam, te wszystkie pałace i tak dalej. No bo jednak to są dla mnie dużo ciekawsze rzeczy niż muzeum, ale jeśli kiedyś byłabym w Madrycie drugi raz, to na pewno nie ominę już jakiegoś muzeum. Co ciekawe, wiele z tych muzeów oferuje darmowe wejścia, na przykład w niektóre dni albo w niektórych godzinach. Bardzo to jest fajne ułatwienie dla turystów, koniecznie się trzeba tym zainteresować, no bo jest dużo ofert takich na przykład weekendowych, czy właśnie, że popołudniem można wejść za darmo, więc koniecznie się tym zainteresuj. A teraz jedzenie i picie. Hiszpanie kochają stołować się na mieście, czyli tak jak ja, więc tutaj mogłabym sobie znaleźć jakąś bratnią duszę do chodzenia po kawiarniach, jedzenia i picia. Jest kilka miejsc, które mogłabym Ci polecić, bo oczywiście znajdziesz tam mnóstwo restauracji i kawiarni, niemalże na każdym kroku, no ale przedstawię Ci kilka kawiarni i właśnie miejsc, które warto odwiedzić i zobaczyć. Na pewno wiele razy zobaczysz taki szyld cerveseria, czyli piwiarnie. Cerveza to po hiszpańsku piwo, cerveseria to właśnie piwiarnia. Hiszpanie uwielbiają pić piwo, piją je o każdej porze dnia i nocy. Naprawdę, rano do śniadanka, piwko, nie ma problemu. Więc jeśli lubisz, no to myślę, że znajdziesz tam coś dla siebie. My żadnego takiego miejsca nie odwiedzaliśmy, bo raczej ja za piwem nie przepadam, ale jeśli ktoś lubi, no to będzie tam miał raj. Jest jedno miejsce, które chciałabym Ci polecić i znam je właśnie od Julii. To jest Cien Montaditos, czyli po polsku 100 kanapeczek. To jest miejscówka, do której chodzą głównie lokalsi i to czuć. Czuć, słychać tam głównie język hiszpański, nie widać tam za wielu turystów, ale tych restauracyjek jest w Madrycie kilka, więc nie powinno być problemu, żeby to znaleźć. To jest taki bar z takimi małymi kanapeczkami, które kosztują od euro do 1,5 euro. Można je zjeść z przeróżnymi dodatkami. Wegetariańskie, z kurczakiem, z łososiem, z tuńczykiem, z wołowiną, no ze wszystkim. Co sobie wymyślisz, to tam prawdopodobnie będzie. Są całkiem smaczne, ale największą zaletą tego miejsca jest to, że można spróbować różnych smaków i to jest takie dobre miejsce. Po pierwsze, żeby poczuć taki lokalny klimat, żeby siedzieć w miejscu, gdzie nie ma turystów, tylko właśnie lokalsi. A po drugie, no żeby po prostu sobie popróbować różnych rzeczy tak w międzyczasie, no bo raczej na obiad to się to nie sprawdzi, ale tak jak trochę już czujemy, że jesteśmy głodni, ale jeszcze na obiad za wcześnie, no to Cien Montaditos będzie dobrym wyborem. Tam jest też bardzo fajny sposób zamawiania, to znaczy mamy na każdym stoliku karteczkę, tam zapisujemy numerki, które chcemy otrzymać z menu, no i idziemy później do kasy, zamawiamy i dostajemy nasze zamówienie. Drugim miejscem jest Czekolateria 1902 i pewnie 1902 powinnam powiedzieć po hiszpańsku, ale nie zrobię tego. Dla mojego i Twojego komfortu psychicznego nie będę tego robić. Tam dostaniesz jedną z najpopularniejszych tradycyjnych hiszpańskich przekąsek, czyli churrosy. Bez względu na porę dnia ustawiają się tam kolejki, czy jest rano dopiero po otwarciu, czy po południu, czy wieczorem, zawsze tam są kolejki. Można usiąść w lokalu i zjeść na miejscu, albo wziąć sobie na wynos z takiego okienka. No, myślę, że hiszpańskich churrosów warto spróbować, no bo gdzie jak nie tam. Jeszcze jedną taką przekąską, bardzo, bardzo popularną w Hiszpanii, którą po prostu dostawało się niemalże w twarz na każdym rogu, są prażone kasztany, ale to jest bardzo ważna informacja. Nigdzie nie zapłacisz za te kasztany kartą, trzeba mieć gotówkę. No a że my nie mieliśmy ze sobą ani centa w gotówce, no to
pojawił się problem, bo ja byłam bardzo nakręcona na te kasztany, bardzo, naprawdę bardzo, do tego stopnia, że musieliśmy iść do kantoru i wymienić sobie polskie złotówki na euro, bo ja po prostu powiedziałam, że ja nie wyjadę bez spróbowania tych kasztanów z Hiszpanii. Okazało się, że zupełnie niepotrzebnie, ponieważ nie smakowały mi za bardzo te kasztany. No ale co spróbowałam, to moje, co się namęczyłam, to moje. I no, myślę, że warto spróbować, no bo w Polsce tych prażonych kasztanów to raczej za często się nie dostaje. No gdzieś tam już powoli widuję je w takim okresie właśnie świątecznym, ale no w Madrycie jest tego zdecydowanie więcej. Podsumowując, Madryt to jest miejsce przepięknych budynków, które są położone naprawdę blisko siebie, co zdecydowanie sprzyja takim krótkim weekendowym wyjazdom. Chętnie poszłabym jeszcze do jakiegoś muzeum, ale szczerze mówiąc, poza tym nie czuję jakiejś wielkiej potrzeby, żeby wrócić do Madrytu. W te 2 dni udało nam się zobaczyć wszystkie najważniejsze miejsca i no nie widzę jakiejś wielkiej potrzeby, żeby specjalnie tam wracać. Jeśli przy okazji kiedyś się zdarzy, no to okej, ale specjalnie już raczej nie będę szukać tam biletów. Hiszpanie to są też mili ludzie, to trzeba stwierdzić. Jest tam raczej sympatycznie, głośno, ale niestety jedyną rzeczą, na którą mocno narzekałam, to jest brak higieny. Po prostu oni nie mają absolutnie żadnego problemu z zostawianiem po sobie śmieci w miejscach publicznych. Wchodzisz gdzieś do jakiejś restauracji czy jakiegoś baru, a na podłodze leżą jakieś śmieci, brudne serwetki i tak dalej. No niestety to jest duży problem, ale poza tym są mili, sympatyczni, więc chociaż tyle. Mam nadzieję, że ten przewodnik Ci jakoś pomógł zaplanować sobie taki świąteczny weekend w Madrycie. Jeśli masz ochotę poszukać jakichś konkretniejszych informacji, no to jeszcze raz zapraszam Cię na stronę oribani.com/7. Tam, tak jak mówiłam, wszystkie te informacje są zebrane, jest nieco więcej takich praktycznych informacji, informacji o cenach, są różne linki do mapy metra, do listy muzeów w Madrycie i tak dalej. No starałam się tam zebrać jak najwięcej rzeczy. A tymczasem bardzo dziękuję Ci za posłuchanie tego odcinka i miłego dnia. Cześć!